Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Jestem coraz grubszy. Dzień dobry kochanemu Państwu. Wszystko mi się marszczy. Państwo pozwolą, że ja tak troszkę z ostatniej chwili. Otóż prezes Glapiński niedawno tłumaczył, że on murem stoi wobec wszelkich polityków. W związku z tym pojawił się wczoraj nieoczekiwanie na zgromadzeniu PiSu. No i widocznie tą głową postukał w mur, przebił go, ponieważ pani rzecznik PiSu od razu po spotkaniu powiedziała, że pan Glapiński jest bardzo dobrym kandydatem na drugą kadencję. No brawo, to jest zaradność. Natomiast, moi drodzy, dzisiaj troszkę co innego. Będzie bardzo ponury przekaz, bardzo ponury, dotyczący tajemniczych okoliczności niknięcia, a właściwie fali samobójstw wśród oligarchów rosyjskich. Przepraszam bardzo, bo przekaz jest bardzo ponury, a ja cały na biało. Jak donoszą media, mamy taką porę, że wśród ruskich oligarchów panuje pomorek. Padają jak muchy w takim to sposobie. 3 miesiące ledwo przeszły, 7 leży w grobie. Nawet szans nie mieli, by trochę posiedzieć. Źle jak się wydaje z grubsza, jest zbyt dużo wiedzieć. Wiedza daje władzę, ale przy tym w szarzu, kiedy trochę wiesz za dużo, kończysz na cmentarzu. Przy Kremla wytycznych, przy wtórze patriarchy, nie jest warte funta kłaków życie oligarchy. Można życie stracić na durnej wojence. No a Putin też ma Pietra, bo on wie najwięcej. Prawda, jaki dzisiaj nowoczesne rytmy zastosowałem? Proszę Państwa, nie to, że pierdziel, że tylko starocie. Dzisiaj było nowe, całkiem. I jakie brzmienia. Słuchajcie, 12 maja imieniny. Fajowe imieniny są znowu. Imieniny dzisiaj obchodzą Dominik, Joanna, Pankracy oraz Achilles, Domicela, Domicjan, Domicjana, Epifaniusz, Flavia, German, Imelda, Jazon, Nawoja, Nareusz, Plautylla i Wszemił. I wszystkich Achillesów z ich piętami i wszystkich Państwa pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do jutra. No zapraszam do współpracy, jak to zwykle ja.